Cześć, witajcie z tej strony Grid. Ostatnio wspominałem, że spróbujemy sobie zrobić misję Salvage albo Research. Zdecydowałem, że polecimy na Salvage. Także małe przygotowania do tego, które będą potrzebne. Jeżeli chcemy tą misję zrobić tak, jak się należy, no niestety musimy się troszeczkę przygotować. Na pewno jakieś jedzonko i picie się przyda, ponieważ są to dość długie misje i może się okazać, że będziemy musieli się posilić. Druga sprawa. Tutaj mamy... Wiecie... Cambriolite SRT Attachment. Czyli jest to urządzenie, przy pomocy którego możemy złomować statki. Tutaj są pojemniki i to montujemy w naszym multitoolku. Tak samo pojemnik też trzeba zamontować w multitoolu, żeby móc zbierać tam zezłomowane cząstki. Oczywiście potrzebny będzie traktor BIM. I teraz, jeżeli was stać, jeżeli nie chcecie polegać na samym multinarzędziu, które naprawdę okropnie długo to robi, możecie zainwestować w coś takiego. Jest to urządzenie typowo do właśnie złomowania statków, złomowania mniejszych statków tak naprawdę, ponieważ no do większych no to już używamy statków specjalnie do tego przeznaczonych, na które na chwilę obecną mnie nie stać, plus kanistry do tego urządzonka. No ja tu jeszcze mam oczywiście parę medpenów, mam medical device'a i broń, ale to tak naprawdę nie jest potrzebne. Jak widzicie, zbroja lekka. Także podstawowe rzeczy, no to są właśnie urządzonko do złomowania i traktor BIM w multinarzędziu. Czemu traktor BIM? Traktor BIM, ponieważ możemy dostać misję do złomowania statku, który będzie miał jakieś cargo. Jeżeli będzie miał cargo, no to fajnie będzie przenieść je na nasz statek, nie? Prawda, w tych pierwszych salvage'ach raczej to nam się nie trafi. Arrow, czyli same strzały, czyli tutaj akurat nie będzie żadnej mowy o cargo, nie? No niestety za te misje płacimy, nie? Tutaj nie dostajemy kasy, tylko płacimy za nie. Dlaczego? Ponieważ kupujemy prawa do zezłomowania jakiegoś tam konkretnego statku, nie? Cholerę, gdzieś daleko, koło Crusadera. Kupujemy prawo do zezłomowania konkretnego statku. Także my zarobimy na tym. Co zdobędziemy? O cholera. Nie zauważyłem, że kwantum mam trochę. Dobra, powinno nam wystarczyć. Ale ta wieża zaraz przed nami, to mi się ni cholery nie podoba, nie? Teraz chyba możemy już coś zaznaczyć.
cel naszej wycieczki. Zmienimy silniki. A i grzejemy. Jest to niegłupi sposób, żeby zdobyć wyposażenie, broń do naszego statku, ponieważ możemy spokojnie sobie ze złomowanego statku przełożyć broń na nasz. Możemy wydobyć rakiety z tych statków. Chociaż rakiety tutaj, wiecie co, wydaje mi się, że szkoda zachodu na nie, bo ich cena jest śmieszna przy sprzedaży. Tam 20, 30, 50 kredytów, więc raczej sprawa nie warta zachodu. Ale giwery tak naprawdę, jedna giwera pokryje już koszt zakupu licencji na złomowanie, ponieważ giwery do statków sprzedajemy mniej więcej około tysiaka, czyli tyle, co zapłaciliśmy za licencję. Statki posiadają cztery zazwyczaj, arrowy przynajmniej, posiadają cztery działka, więc już mamy 3000 zysku. Do tego oczywiście dochodzi scrap metal, który uzyskamy ze złomowania statku. No dobra, ja się zamykam i widzimy się na miejscu. No zobaczcie, dobrze, nie doleciałem, a już jestem głodny, nie? Także przekąski na drogę jak najbardziej wskazane. Dlatego właśnie zawsze mówię, żeby celować, jak lecicie, pod cel, żeby w niego nie przydupczyć, nie? Sobie zaparkujemy obok niego. Uważajcie, żeby nie uderzyć, nie? Jak w niego uderzycie, to on zacznie jakieś dziwne manewry uskuteczniać i znacznie ciężej wam będzie go w ruchu ogarnąć. Zasadniczo silniki możemy wyłączyć. Zobaczymy, czy uda mi się jeść. Powiem wam, coś jest problematyczne ostatnimi czasy. Chłop nie chce sobie do łapki z plecaka brać przedmiotów, nie? Ale jest na to sposób, po prostu wyrzucamy na ziemię i wtedy może z ziemi mu po prostu smakuje lepiej, co ja się tam znam, nie wiem. Dobrze, tylko teraz rzućmy okiem. W multitoolku, dobra, w multitoolku mamy dobre narzędzie. I co? I bierzemy multinarzędzie. I kradniemy mu spluwy.
Rakiety też możemy. Co prawda, tak jak mówiłem, jest to cieniutki zarobek. Ale skoro już jesteśmy, to też możemy, nie? Z początku się obawiałem, że mi pierdykną, jak je rzucę. Zrzucę do ładowni, nie? Ale nie, na szczęście nie. Został nam jeszcze tutaj jeden gatling. Kurde. Wiem, go ruszyłem. Teraz będzie dosyć duży problem, żeby go uspokoić, ale mam nadzieję, że się uda. Jeżeli byście chcieli sobie wymienić broń na swoim statku, no to po prostu w taki sam sposób zdejmujecie, nie? Wyposażenie ze swojego statku i montujecie to, o ile jest lepsze oczywiście. Patrzcie oporną, nie chcę zejść. Plazła. For the Stanton system at the request of the UEE Navy. All pilots, existing CDF members, and new volunteers are to report for duty. Contact me, SAIC Rowena Dooley, to receive a detailed briefing. Myślałem też, że można systemy statku tutaj zabrać. Niestety tych nie, tych się nie da. A to są chyba po prostu silniki, wydaje mi się. Manewrowe, więc no wiadomo, że no tego nie zabierzemy. I teraz tak jak mówiłem, jeżeli nie macie tego Cambrio SRT, czyli tego lepszego urządzonka, możecie złomować spokojnie multinarzędziem, nie? Jak widzicie, da się, ale trwa to bardzo długo. Skoro już zaczęliśmy, to sobie zapełnimy ten jeden pojemnik chociaż.
Jak widzicie, w prawym górnym rogu macie, ile procent statku zostało zezłomowane. Wydaje mi się, że żeby misję zaliczyć, musi dojść do zera, ponieważ póki nie ma tego zera, póki nie jest zezłomowany do końca, to misja jakby ciągle trwa, nie? Teraz tak, przy większych statkach, no bo tutaj mówię, tutaj mamy po prostu strzałę, która nie ma żadnej ładowni, która no w magazynie raczej nic nie będzie miała. Ale przy droższych kontraktach, za które no trochę więcej musimy kasy wyłożyć, nawet chyba za 30 tysięcy, jeżeli się nie mylę, są, to jak najbardziej już statki mają ładownie, statki mają towary w sobie, więc ten zysk może być znacznie większy. Tutaj tak naprawdę no, zarabiamy tylko na tych działkach, które później będziemy mogli sprzedać. Które będziemy mogli sprzedać w... Słuchajcie, kontener pełen? Tak. Weźmy sobie, wymienimy. A w sumie na razie dostaniemy, nie będziemy nic wymieniać. Które możemy sprzedać w specjalistycznych sklepach, które zajmują się właśnie sprzedażą broni do statków. A pozyskany metal, który w tej chwili zbieramy, sprzedajemy w Trade Division, nie? Trade and Development Division, jakoś tak to się nazywa. Także jeśli chodzi o samo złomowanie, całkiem przyjemnie, sympatycznie. Chyba w miarę też bezpieczna profesja, no. O ile nie traficie przez przypadek na jakiegoś ziomeczka, który stwierdzi, że fajnie będzie was rozwalić w przestrzeni kosmicznej, nie? Chociaż no mi się jeszcze nie zdarzyło odpukać i mam nadzieję, że tak zostanie, nie? Jak widzicie, urządzenie wyspecjalizowane do złomowania znacznie szybciej sobie radzi tutaj z tą funkcją niż multitulek. Multitulek, no mówię, można używać, ale naprawdę w ostateczności, nie? Dobrze, nie będę wam tutaj pokazywał całego salwadżowania, co i jak. Tego sobie tutaj po troszeczku rozbiorę i pod koniec się widzimy ponownie. I powiem wam tak, zaczęło to trwać bardzo długo. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale no mniej więcej widzicie, jak sytuacja wygląda. Zaczęło to trwać bardzo długo. Znaczy, zostało mi tam 21% statku do rozwalenia. Ale faktycznie było to tragicznie, mozolnie. Po prostu musiałem szukać pojedynczych, malutkich spotów, które mogłem zezłomować, nie? Także po prostu wkurzyłem się, wsiadłem do Cutlassa, no i dokończyłem sprawę działkami, nie? Okazało się, że kontrakt zaliczyło. O, jedna rakieta mi tu wyleciała. Nieładnie z jej strony. Załadujmy ją z powrotem. Czyli kontrakt wykonany. Sprawdźmy dla pewności.
Kontrakty. Historia. Salvage. Tutaj wiecie co, po prostu rozpocząłem nagrywanie, ale no niestety musiałem przerwać, dlatego ten kontrakt jest niewykonany, ale my robiliśmy w tej chwili ten. Wszystko jest zajebiście zahaczone, odhaczone. My mamy działka, trochę martwi mnie to, bo mi się tutaj zgliczowało. Mam nadzieję, że damy radę je ogarnąć. Ale mamy działka, mamy lasery, mamy kilka rakiet. Do tego mamy... całkiem sporo kanistrów zapełnionych. Teraz wam powiem, ile na takiego Arrowa wyszło. Około 14 kanistrów mniej więcej wyszło na Arrowa. A gdybyśmy chcieli całego rozwalić, to 14-15 kanistrów. Ale przynajmniej wiemy teraz, że w razie czego bierzemy najdroższe rzeczy i zawijamy do statku. Rozwalamy nasz cel i pozamiatane, nie? Kontrakt odhaczony. W porządku, teraz gdzie to wszystko sprzedać? Skoczmy sobie do New Babbage. Daleko jak diabli, ale na szczęście wystarczy nam napędu. Przełączmy się na silnik kwantowy. No i widzimy się, jak dolecimy na miejsce. Zróbmy to ostrożniej, bo teraz okaże się, że na sam koniec się rozpindolę, nie? Fajnie, że dali nam ten duży hangar, także bez problemu tutaj wylądujemy. A nie z grubsza, bez problemu. Trochę się bimbałem, ale chciałem na środku mniej więcej hangaru wylądować. Oczywiście zatankujmy, bo ostatnio zapomniałem o tym. I zobaczmy, czy uda nam się sprzedać nasze fanty. Teoretycznie powinno pójść bez problemu. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Ten minigun mnie wkurza, nie? On się tutaj zgliczował. Mogę dziada w żaden sposób wyjąć, nie?
A dobrze, jeżeli uda nam się go sprzedać, no to będzie okej. Okay. Gorzej, jak nam się go sprzedać nie uda, nie? Bieg. Statku na razie nie będę chował, bo chciałbym z niego posprzedawać rzeczy, nie? Nie wiem, czy on musi być wyjęty, czy może być schowany. A co tu jest? Luxury Rentals. No, fajne. Ale nie interesuje nas, nie? My przybyliśmy tu w konkretnym celu, tylko chciałbym się wpierw napić, ponieważ już jest słabo, nie? Zdejmijmy hełm. Hej. Remember, your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal items. Use your Mobi, all the info's right there. Why can't anyone put things back where they've... Ready to upgrade? Located in the plaza, the factory line has all of Microtech's latest offerings. Far in the promenade. Only a quick ride on the metro loop. Pewnie gdzieś tutaj poprzycinam trochę, no bo biegaliśmy już do Poniu Babycz, więc nie ma co tutaj pępić język. Ale jeżeli nie... Chcemy jechać do The Commons. Pogoda trochę słaba była, więc pewnie będzie słabo widać miasto, ale zobaczymy, może przy gruncie będzie mniej mgły. A w sumie nieźle to wygląda, nie? Kiedyś będę musiał się pokusić i sobie pozwiedzać tą planetę z buta, nie? Tylko będę musiał zdobyć odpowiednią zbroję, żeby mieć odporność na niskie temperatury. Co prawda już wiem, gdzie ją kupić, więc to nie jest jakiś wielki problem.
Ale kilkanaście tysiąc ona kosztuje, nie? Więc trzeba będzie, no, trochę grosiwa poświęcić na to. Dobra, teraz musimy znaleźć chleb z bronią dla statków, który gdzieś tu był. Ale w pierwszej kolejności zobaczymy, czy uda nam się sprzedać nasz złom, ponieważ miałem z tym problem poprzednio. Sprawdzałem w różnych terminalach i się nie dało. Sprzedajemy nasze rzeczy w Trade Development Division, nie? Trade and Development Division w zasadzie. Zaraz zobaczymy, czy się ta sztuka nam uda. No niby mamy recycled materiał. To są, no, jakieś tam, jak widzicie, naprawdę masakryczne grosze. Teoretycznie sprzedaliśmy. W praktyce nie. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że coś jest tutaj spierniczone, ponieważ to w ogóle nie zajmuje miejsca, nie? A no raczej powinno. Widzicie, te małe zajmują, nie? A te duże, kurcze, jakoś mają foszka, nie? Nie chcą zajmować miejsca. W ogóle coś tu się trochę kaszani z tym miejscem, nie wiem, o co chodzi. Coś sprzedaliśmy, ale wydaje mi się, że sprzedaliśmy tylko z tego małego kanistra z multinarzędzia, którym zbieraliśmy, nie? Co średnio mnie interesuje. Ale bądźmy szczerzy, no tutaj nie zarabia się na złomie, nie? Tutaj się zarabia na itemkach, które z tego statku zdobędziemy, więc chodzi tutaj o jego cargo, chodzi tutaj o jego uzbrojenie. Ale szkoda, że coś z tym złomem jest nie halo, nie? Nie chcemy z New Babbage sprzedawać, tylko z Drake'a. Jak widzicie, na Drake'u mamy
itemki do sprzedania. Jedno działko 860 tysięcy, 860 kredytów, nie tysięcy. Całkiem zacnie. Jeden laser po 1500, także mówię, już nam się zwróciło kilkukrotnie nasz wydatek na licencję na złomowanie, nie? Czyli tak naprawdę, jak warto robić ze złomowaniem? Przynajmniej na tą chwilę, póki to wszystko średnio działa, jeśli chodzi o sprzedaż złomu. Prawda, jeszcze chyba w rafineriach można spróbować sprzedawać, ale moim zdaniem naprawdę nie ma sensu się tutaj męczyć. To jest, nie chcę sprzedać. No. Moim zdaniem nie ma sensu się tutaj męczyć w złomowanie. Bierzecie po prostu wartościowe rzeczy z tego statku, czyli broń, cargo. Statek rozdupczacie i tyle, nie? Nie ma się co tutaj szczypać zbytnio. No i tyle, jeśli chodzi o misję z Salvagem. Nie wiem, czy mamy teraz ich coś więcej, czy nie. No bo tą poprzednią spitoliłem, nie? Więc... ciągle za tysiaka. Ale poczekajcie, nie historia, oferty. Salvage. O, proszę, już nawet za 20 tysięcy wpadają misje. Czyli... jaki tu byłby statek? Origin 315. No myślę, że tutaj już byśmy parę grosza zarobili, nie? Na tym. Faktem ta licencja jest droga, 20 tysięcy, ale liczę na to, że cargo by nam w zupełności zwróciło nasze wydatki. Czy warto to robić? Jeżeli byśmy wzięli, policzyli czas, jaki poświęciłem na to, to nie, to jest nieopłacalne. Jeżeli chcecie ten calutki statek złomować, jeżeli chcecie wziąć tylko właśnie uzbrojenie z tego statku, jego zawartość ładowni, statek rozwalacie i lecicie dalej, to tak. To załatwiacie sprawę tak naprawdę bardzo szybko, bo to jest tylko kwestia dotarcia, wymontowania, tak, itemków z tego statku i spitalacie, nie? Więc jeżeli salvage, to bez złomowania. Chyba, że już macie statek specjalnie przeznaczony pod złomowanie, no to już też może być inna historia, nie wiem. Tego nie testowałem, więc tutaj się nie będę wypowiadał. No dobra. Tyle jeśli chodzi o Salvage. W następnym chyba filmie sobie zrobimy w końcu tego researcha. Ja spadam. Wy bądźcie zdrowi. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.